Moi drodzy, dzisiaj sanktuarium w Annaja w Libanie jest miejscem, gdzie pielgrzymują wszyscy. Ilość uzdrowień, która się tam dokonuje, ilość cudów za stolicą Szarbela jest jak gdyby niezwykła. Znakiem, którym się ojcowie posługują, takim znakiem zatwierdzonym przez Watykan, znakiem, który jak gdyby jest dedykowany Szarbelowi, jest znak oleju. Ten płyn z ciała Szarbela skończy się wysączać w momencie beatyfikacji i wówczas ciało tak jak gdyby zaschło, tak? Zniknęły wszystkie mięśnie i zaschło. Jest skóra i szkielet zachowany, schowany w trumnie i płyn przestał płynąć. Ale na pamiątkę tego wydarzenia Maronici, czy w związku z tym błogosławią olej, tak? Jest taki specjalny ryt błogosławienia tego oleju. Ten olej zyskuje status relikwii drugiego stopnia. Błogosławią go Maronici tylko tam i z nabożeństwem do Szarbela jest związane jak gdyby też przyjęcie namaszczeniem tego oleju. Ja go też przywiozłem z sobą, taką fiolkę, i dzisiaj będziemy mogli namaszczenie tym olejem przyjąć. Oczywiście to nie jest żadna magia, to jest pewnego rodzaju sakramentalium, czyli tak jak na przykład święcimy wodą, tak, tak samo dla maronitów naznaczenie olejem ma trochę taką symbolikę. Tak? Nie wiem, chleb świętej Agaty, prawda? Jak jest świętej Agaty, błogosławimy chleb, prawda? Jak jest Błażeja, świece i gardło, prawda? Jak jest świętego Jana, to się wino błogosławi. A Szarbel ma olej. Tak? No i teraz z tym olejem wiąże się też moja osobista, personalna przygoda. Pamiętam kiedyś, otóż to pozwólcie na koniec takie moje małe świadectwo. Ponieważ ja mam kontakt z Libanem, z maronitami, no więc tego oleju sam sobie troszkę z Libanu przywiozłem, też dostaję go czasami. No i pamiętam, że ponieważ to jest taki znak właśnie modlitwy, namaszczenia, no to ja mam dwóch synów, więc mojego młodszego Benia, który miał takie drobne, zdrowotne, różne problemy, tego tam czasami wieczorem namaszczałem olejem, prawda? I potem wyjechaliśmy na narty. Na narty, co prawda nie tak piękne stoki górskie jak u was, ale w Polsce też bywają fajne stoki, no więc byliśmy na tydzień na nartach. No i ponieważ moje chłopaki na nartach uwielbiają jeździć, więc ja tam próbuję za nimi nadążyć trochę. Żona już się poddała, ale jeździ z nami dzielnie, no to już nie nadąża. No i po tych nartach wybraliśmy się na basen. I basen tam na początku z moimi chłopakami działał tak, że próbowałem biegać za nimi, żeby ogarnąć, gdzie oni są, prawda? Bo jak wparzyli na ten basen, to zaraz wszystkie zjeżdżalnie musiały być opanowane. No i lecę po jednej zjeżdżalni za nimi do góry, żeby zjechać i objechała mi noga. No i mam te dwa palce, tak, wjechały mi w barierkę, że tak powiem, no tak po prostu. I mi rozerwało kawał... Oszczędzę wam szczegółów, tak? No, było to takie doszycie ewidentnie. No więc pierwszy dzień na nartach, prawda? I mówię tak, no to już mam, jak teraz pojadę z tym do szycia, to mam po prostu po jeżdżeniu, tak? To już w ogóle, nie? No więc chłop musi być twardy, więc stwierdziłem, że żadnego szycia nie będzie. Zawinąłem w bandaż nogę, jeden, drugi, trzeci, elastyczny. Mówię, tak to zostanie, będę jeździł przez ten tydzień, no i już, prawda? No i faktycznie codziennie tam zmieniałem ten bandaż, jeździłem na tych nartach. Oczywiście ta rana wygląda paskudnie, bo to było otwarte, maśkleciło się tam cały czas, tak trochę, no i tyle. No i przetrwałem tak przez tydzień, na basen nie chodziłem, ale na nartach jeździliśmy. No i wróciłem do domu po tych nartach i to była mniej więcej taka na pół palca, taka szrama w nodze, która cały czas gniła i właściwie trudno było coś z tym zrobić. No więc ja regularnie opatrunki zmieniałem i w tym czasie mojego Benia tam tym olejem smarowałem, prawda, namaszczałem go. I kiedy została mi trochę na palcu resztka, więc po takiej modlitwie zazwyczaj to robiłem, on spał sobie, zanim się sam położyłem spać, no to przychodziłem do niego, tam go tym olejem pobłogosławiłem, pomodliłem się troszkę nad nim i szedłem spać. I pewnego dnia została mi nad palcu to resztka tego oleju, jakoś tak więcej mi się kropnęło, więc mówię, a kurczę, co tak z tym zrobić, a może fakt, a przecież mam nogę chorą, nie? No więc odwinąłem się ten mój bandaż i wtarłem resztkę tego oleju w to miejsce, bo tą ranę, tak? I tak po prostu, no i nie zakładałem już bandażu, tylko mówię, a to położę się spać w nocy teraz tak. Nie? Tyle, prosta historia. Rano wstałem, chcę zakładać opatrunek i szukam nogi, na której to jest, tak? Bo ani na jednej, ani na drugiej nie potrafiłem tego znaleźć. W końcu jak się wpatrzyłem w ten ślad między tymi palcami, o których jeszcze pamiętałem, że już tam to miałem dnia wcześniejszego wieczorem, prawda? To okazało się, że jest taka drobna różowa rysa, która gdzieś tam po tym została i tyle. Tak? Więc myśląc, że mam halucynację, zawołałem moją żonę, tak? I pokazuję jej moją nogę i ona mówi, ty gdzie ty to masz? Ja mówię, no nie wiem, no wczoraj tu było, posmarowałem olejem,
Dzisiaj już nie ma, tak? Aha, posmarowałeś olejem, tak? No właśnie. Więc myślę sobie, że to jest moja osobista przygoda z uzdrowieniem za wstawiennictwem świętego Szarbela. Prosta, to pewnie macie większe czy poważniejsze trudności, choroby, ale dla mnie to był znak, że jeden z takich wielu, nie chcę o szczegółach opowiadać, bo tego dużo by było, jeden z wielu takich znaków, które przekonują mnie, że ten święty to jest taki święty na ten czas. I możemy mieć różnych takich umiłowanych, ukochanych świętych. Ja mam tego, więc go dzisiaj z sobą przywiozłem.